Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po dłuższej przerwie kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Tak jak obiecałem, najpierw 5 najbardziej lubianych pytań zadanych pod postem do tego przeznaczonym. Pierwsze pytanie od użytkownika A. Basior. Czy katolik tradycji, w cudzysłowie, może modlić się tekstem koronki do Miłosierdzia Bożego według świętej Faustyny Kowalskiej? To pytanie pokrywa się również z wieloma innymi pytaniami właśnie około tego tematu i jest to pytanie, które już wielokrotnie zostało w ten czy w inny sposób zadane, dlatego w końcu nadszedł czas, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Otóż pytanie jest uzasadnione, dlatego że tutaj stanowisko bractwa może się wydawać nieczytelne. Dlaczego może się wydawać nieczytelne? Ano dlatego, że bractwo faktycznie jest w trakcie badania sprawy. A więc, jak wiemy, objawienia świętej Faustyny Kowalskiej na samym początku zostały przez Rzym potępione, później zostały rehabilitowane. No i oczywiście to u nas wzbudza jakieś kontrowersje. Aha, najpierw potępione, później rehabilitowane za Jana Pawła II. Wiadomo, polski papież, czy przypadkiem tam nie chodziło o, czy przypadkiem ta rehabilitacja nie była zbyt pośpieszna i tak dalej, i tak dalej. Pewne wątpliwości się tutaj pojawiały, dlatego nasz przełożony dystryktu, ksiądz Karol Sztelin, zlecił jednemu z naszych księży dogłębne zbadanie sprawy i faktycznie ten ksiądz latami nad tym pracował. Owocem jest dokument na wiele set stron, dokładnie badający wszystko i na razie nie ma jeszcze tej, powiedzmy, ostatecznej, a takiej krótkiej ekspertyzy, krótkiej analizy, która by to jakoś tam podsumowała. Natomiast są już oczywiście wstępne wnioski, wstępnie też zaakceptowane przez naszych przełożonych na samej górze, w sensie naszego przełożonego generalnego, i ta wstępna analiza wskazuje, że objawienia świętej Faustyny nie mają nic wspólnego z fałszywym pojęciem tego miłosierdzia jako zachęty do grzeszenia, bo tak dzisiaj się czasami miłosierdzie Boże przedstawia, jako zachętę do tego, żeby robić cokolwiek tylko chcemy, bo i tak Pan Bóg nam przebaczy. Z tym bez wątpienia objawienia świętej Faustyny nic wspólnego nie mają. Pewne zarzuty, które były stawiane wobec tych objawień, też ksiądz zbadał i nie znalazł żadnych poważnych podstaw, żeby coś zarzucić, jakieś błędy przeciwko wierze, czy cokolwiek podejrzanego tymże objawieniem świętej Faustyny Kowalskiej. Jak już wspomniałem, stanowisko bractwa było do tej pory trochę niepewne, po prostu nie było wiadomo, czy promować, nie promować, potępiać, nie potępiać, dlatego bractwo przyjęło taktykę nie zajmowania stanowiska, dopóki nie będziemy wiedzieli, jakie stanowisko jest w tej sprawie słuszne. No i w tej chwili już jest to prawie pewne, to znaczy stanowisko jest już prawie oficjalnie podane, natomiast przełożony dystryktu pozwolił mi się wypowiedzieć właśnie w ten sposób, na zasadzie, że już niedługo ukaże się to nasze oficjalne stanowisko, ukaże się taka broszura z takim streszczeniem zbadania tej sprawy przez właśnie jednego z naszych księży. Kolejne pytanie od użytkownika Borowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co ksiądz wie i sądzi o księdzu Dariuszu Olewińskim oraz jego działalności? A więc, bez wątpienia ksiądz Olewiński jest jednym z nielicznych dobrych teologów w Polsce. Naprawdę dzisiaj dobrego teologa w Polsce szukać to jest rzecz bardzo trudna, to jest wielkie wyzwanie. I bez wątpienia ksiądz Olewiński jest zasadniczo jednym z dobrych katolickich teologów. Czy to znaczy, że we wszystkim się z nim zgadzam? Bynajmniej. Ale na pewno myślę, że można z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to dobry teolog. W czym się z nim nie zgadzam? Tutaj może jeden przykład. Spojrzymy na stronę księdza Olewińskiego. Jesteśmy na stronie księdza Dariusza Olewińskiego i tutaj właśnie przykład tekstu, z którym się nie zgadzam, jedna kolęda i dwie
herezję. Tutaj ksiądz Olewiński pisze: otóż akurat wczoraj dane mi było chyba pierwszy raz w życiu usłyszeć ostatnie wersy tej kolędy, które mi, mówiąc obrazowo, zjeżyły włosy na głowie. O Jezu, nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie przekładasz nędzę i ubóstwo i wyniszczasz swoje bóstwo? Miłości to Twoje dzieło, z miłości początek wzięło, byś nas zrównał z aniołami, poniżasz się między nami. Każda z tych zwrotek, mimo skądinąd ponętnych słów, zawiera grube herezje, które nie mogły wyjść spod pióra kogoś, kto ma choćby elementarne pojęcie o teologii i myśli po katolicku. Mówienie o wyniszczeniu bóstwa jest po pierwsze fałszywe, po drugie bluźniercze. Jezus Chrystus nigdy i w żaden sposób nie wyniszczył swojego bóstwa, a jedynie podczas swojego ziemskiego życia ukrywał, chociaż wielokrotnie ukazywał, i to dosyć wyraźnie. Wcielenie nie polegało na wyniszczeniu, tylko oczywiście ten Bóg, tak, jest nieśmiertelny, niezmienny, a co najwyżej można powiedzieć, że bóstwo zostaje ukryte. No myślę, że wystarczy tutaj spojrzeć na list do Filipian. Jesteśmy list świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, werset 6, przekład dosłowny, który, będąc w postaci Boga, nie uznał bycia równym Bogu za grabież, a przekład literacki, który, będąc w postaci Boga, nie dążył zachłannie do bycia równym Bogu. I później werset 7. Ale sam pozbawił się uznaczenia, przyjąwszy postać sługi i stał się podobny do ludzi, a z postawy został znaleziony jako człowiek. Ale sam, czy przekład literacki, ale sam wyparł się samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stał się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka. Ale sam pozbawił się znaczenia, albo ale sam wyparł się samego siebie. Więc skoro autor natchniony, skoro święty Paweł nie cofa się przed tym, żeby powiedzieć, że Pan Jezus ogołocił samego siebie, wyparł się samego siebie, czy wyrzekł samego siebie, to naprawdę nie ma powodów, i to mówimy o Piśmie Świętym, tekście bezpośrednio natchnionym, to naprawdę nie ma powodów, aby teraz w kolędzie, która jest pieśnią, a więc utworem literackim, doszukiwać się grubej herezji i bluźnierstwa, dlatego że jest tam napisane, że wyniszcza swoje bóstwo. Oczywiście szczególnie teksty literackie należy zawsze rozumieć, że mogą używane słowa tam być w jakiś sposób wieloznaczny i oczywiście można to zrozumieć niewłaściwie, natomiast nie ma żadnego powodu, moim zdaniem, aby przyjmować, że właśnie to niewłaściwe, heretyckie znaczenie jest tym dominującym, tym, które tam po prostu trzeba koniecznie wstawić. Bynajmniej równie dobrze można by takie heretyckie znaczenie wstawić pod te słowa z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Byłoby to z punktu widzenia logiki równie uprawnione, oczywiście nie z punktu widzenia teologii. Na zasadzie święty Paweł na pewno żadnej herezji nie popełnił, autor kolędy teoretycznie mógł taką herezję popełnić, natomiast prawdopodobieństwo zinterpretowania tych słów w sposób heretycki jest myślę, że zupełnie porównywalne. I uważam, że tutaj ksiądz Olewiński za bardzo się przejmuje. Jakby wydaje mi się, że z jakiegoś powodu, nie wiem, dla mnie niezrozumiałego, mamy tutaj do czynienia z jakąś nadwrażliwością. Także tu koniecznie właśnie muszę się doszukać jakiejś herezji. Zaskakuje mnie to i nie widzę podstaw, żeby w ten sposób do tej sprawy podchodzić. W tym samym tekście ksiądz Olewiński zarzuca, że fałszem i bluźnierstwem jest także powiedzenie, jakoby dzieło zbawienia polegało na zrównaniu ludzi z aniołami, bo przecież psalm mówi, że uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś, a więc jest pewien porządek stworzenia i człowiek jest w tej hierarchii niżej niż aniołowie, i teraz dzieło odkupienia nie zmienia tej hierarchii. Oczywiście, że w sposób naturalny tej hierarchii nie zmienia, łaska buduje na naturze, a nie ją niszczy lub zupełnie niweluje, i w porządku naturalnym wciąż jesteśmy w tej hierarchii niżej od aniołów, jednak w sposób poetycki powiedzenie właśnie w pieśni, że zrównałeś go z aniołami, może oznaczać po prostu, że uczyniłeś go niejako tym mieszkańcem dworu niebieskiego. Aniołowie, którzy już oglądają Boga, którzy już w tej chwili stoją przed Nim, i teraz my, którzy również
zostajemy zaproszeni na tą ucztę baranka, którzy stajemy się tutaj uczestnikami boskiej natury po to, żeby później również oglądać Boga. Zostaniemy w ten sposób zrównani z aniołami, jeśli chodzi o nasze powołanie, które teraz staje się dla nas możliwe. Zostajemy zrównani z aniołami. Nie wiem, dlaczego ksiądz Lewiński tak szybko tutaj doszukuje się herezji. Nie rozumiem tej pilności w doszukiwaniu się herezji. To pilności w cudzysłowie. Moim zdaniem jest to nadwrażliwość i dziwny, bardzo dziwny sposób podchodzenia do tekstu. Jakoby musowo było go zinterpretować właśnie w ten heretycki sposób. Pamiętamy, to nie jest tekst dogmatyczny, który musi być ściśle precyzyjny, dokument kościelny, dokument magisterium. To jest tekst pieśni, którą należy po prostu odpowiednio interpretować. A zwróćmy na to uwagę, że jeśli chodzi o możliwość złej interpretacji, to znajdziemy ją nawet w tekstach natchnionych, tak? A więc nie powinno się teraz robić oczywiście w tekstach natchnionych. Jeśli weźmiemy tylko to jedno zdanie z listu do Filipian, można byłoby je zinterpretować źle, bez patrzenia na całokształt objawienia. To teraz trudno robić taki zarzut kolędzie, którą też można zinterpretować w niewłaściwy sposób. Inną rzeczą, na którą ksiądz Olewiński moim zdaniem powinien bardziej zwrócić uwagę, na samym początku jego strony, na samej górze jest Teolog Katolicki Odpowiada, tak się nazywa ten blog. Odpowiadam w oparciu o tradycję, o Pismo Święte oraz dokumenty Magisterium Kościoła. Tytuł doktora teologii przyznano mi na Uniwersytecie w Monachium na podstawie pracy doktorskiej przyjętej przez późniejszego prefekta Kongregacji Doktryny Wiary kardynała Gerarda Müllera. Oraz egzamin rigorozum z oceną summa cum laude. No, ja bym się na miejscu księdza Olewińskiego nie chwalił akurat tym księdzem, arcybiskupem, w tej chwili już kardynałem Gerardem Müllerem, gdy on został prefektem Kongregacji Nauki i Wiary. Bractwo wysłało notę protestacyjną, gdyż w swoich dziełach arcybiskup, teraz kardynał Müller, prezentuje poglądy dosyć nieortodoksyjne. W swojej książce o Eucharystii nie pisze nic o substancjalnej obecności, istotowej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Opisuje tą obecność na wszystkie możliwe obrazowe sposoby, nie mówiąc o przeistoczeniu w sposób wystarczający. To naprawdę stwarza wrażenie, że ta wiara w rzeczywistą obecność Pana Jezusa jest jakaś niewyraźna i to myślę, że jest bardzo powściągliwy osąd sytuacji. Druga rzecz, ksiądz kardynał Müller twierdził, że dziewictwo Najświętszej Maryi Panny, to wcale nie chodzi o to, czy fizycznie była dziewicą, czy nie, tylko chodzi o taką jej ogólną czystość, co jest w zasadzie herezją. Tak? Tutaj naprawdę trudno uniknąć tego słowa. A więc zamiast rygorystycznego badania tekstów kolęd i interpretowania ich właśnie jak najściślej, wydaje mi się, że lepiej, aby ksiądz Olewiński zastanowił się, czy naprawdę warto się tam na początku chwalić tym prefektem Kongregacji Nauki i Wiary. Myślę, że niekoniecznie. Kolejne pytanie. Jakie podejście prawne do FSSPX ma państwo polskie? Czy są śluby konkordatowe, czy jest uznawane za osobę prawną Kościoła? A więc co do zasady, bywa różnie na całym świecie. W Polsce bractwo nie jest traktowane jako prawna część Kościoła, co oczywiście z punktu widzenia rzeczywistej sytuacji jest niesłuszne, natomiast z punktu widzenia prawnego można to zrozumieć, to znaczy to w zasadzie oznacza brak uregulowanej sytuacji kanonicznej, to znaczy nie mamy uregulowanej sytuacji właśnie prawno-kościelnej, w jaki sposób mają przebiegać nasze relacje z hierarchią kościelną, stąd czują się oni uprawnieni negować wszelkie prawne związki z nami. Nie jest to słuszne, natomiast myślę, że jest to w jakiś sposób jednak zrozumiałe. Jak już wspominałem, zdarzały się przypadki, gdzie byliśmy traktowani również ze strony prawa cywilnego jako część prawna Kościoła katolickiego, natomiast w Polsce tak nie jest. Więc ślubów konkordatowych bractwo samo jako takie nie może udzielić, natomiast
może się zdarzyć taka sytuacja właśnie po tych regulacjach papieża Franciszka, tutaj z delegacjami od lokalnych władz kościelnych, wtedy jak najbardziej jest to możliwe i takie przypadki jak najbardziej mają miejsce właśnie, że ksiądz zostaje oddelegowany, ksiądz bractwo zostaje oddelegowany, czy to przez biskupa, czy przez jakiegoś proboszcza do udzielenia sakramentu małżeństwa. Wtedy może to być również ślub konkordatowy. Kolejne pytanie. Czy mógłby ksiądz opowiedzieć co nieco o seminarium FSSPX w Salzkofen? Jak wygląda nauka? Czy po jego ukończeniu otrzymuje się dyplom? Jak po studiach? I czy można po jego ukończeniu pojechać na misję? Pytam o to, gdyż mam 15 lat i nie wykluczam opcji, że kiedyś do tego seminarium wstąpię. Jak najbardziej zachęcam, tymczasem oczywiście zachęcam do uczestniczenia do nas na mszę świętą. Jak wygląda życie w seminarium? Myślę, że najlepiej po prostu obejrzeć sobie materiał na naszym kanale FSSPX Polska, Kapłani na nasze czasy. Jest to półgodzinny materiał, który pokazuje, jak życie w seminarium wygląda. Potwierdzam, że jest to materiał rzetelny. Pokazuje on naprawdę, jak seminarium wygląda. Był on kręcony w czasach, kiedy ja byłem jeszcze w seminarium, poza kilkoma scenami, które były krótko potem, a więc potwierdzam rzetelność tego materiału. Oczywiście jest to rodzaj reklamy naszego seminarium, natomiast jak najbardziej opisany proces formacji kapłańskiej jest opisany rzetelnie. Tak to właśnie robimy. Co do zasady, w takim wielkim skrócie, najpierw, jeśli nie znamy takiego kandydata, to spędza on, czyli w większości przypadków powinien kandydat spędzić jeden rok w jakimś z naszych domów przeoratów, tak zwanego przedseminarium. Tutaj wyjątkami są uczniowie naszych szkół, absolwenci naszych szkół, którzy za pozwoleniem księdza rektora seminarium mogą przeskoczyć ten rok przed seminarium. A więc po przedseminarium lub po przeskoczeniu przed seminarium można, wstępując do seminarium, najpierw jest jeden rok duchowości, później 2 lata filozofii i na końcu 3 lata teologii. To tak w wielkim skrócie. Żyje się w seminarium trochę jak w klasztorze, czyli mieszka się w seminarium, żyje się w seminarium, uczy się w seminarium. Sposób życia jest dosyć klasztorny, trochę bardziej klasztorny niż, czy myślę, że dużo bardziej klasztorny niż we współczesnych seminariach diecezjalnych, a nawet seminariach zakonnych. To też można sobie porównać, oglądając materiały, które przedstawiają życie w seminariach diecezjalnych w Polsce, czy zakonnych w Polsce. To polecam sobie porównać właśnie ten nasz materiał z tymi filmami. Jedne są zrobione lepiej, drugie gorzej, ale każdy pokaże pewien element rzeczywistości. Myślę, że to jest dosyć cenna wiedza. Pytanie drugie od tego samego użytkownika, nie wiem czy przeczytałem, to był użytkownik Mateusz. Jak traktować objawienia siostry Faustyny Kowalskiej, to już powiedziałem wcześniej. Czy i jak można się z księdzem skontaktować indywidualnie? Co do zasady, staram się tutaj na YouTubie nie udostępniać moich prywatnych kontaktów, dlatego że ludzie mają tendencję do tego, żeby pisać z każdą bardzo drobną sprawą, na którą można znaleźć odpowiedź w każdym katechizmie, od razu pisać maile, z racji, że i tak odpowiadam na bardzo wiele maili codziennie, to nie chcę się jeszcze zasypywać kolejnymi mailami z pytaniami, na które właśnie można bez problemu znaleźć odpowiedź gdzie indziej. Można spróbować do mnie dotrzeć na przykład przez szkolnego Facebooka albo przez adres mailowy podany w zakładce kontakt tutaj na YouTubie, natomiast nie jest to kontakt bezpośrednio do mnie, ale prędzej czy później on jak najbardziej do mnie również dotrze, jeśli będzie tam zaznaczone, że to jest właśnie do księdza Szymona Bańki. Ostatnie pytanie w dzisiejszym Q&A. Czy bractwo posiada egzorcystów? To jest użytkownik Paweł R. I jaka jest sytuacja w sprawie udzielenia zgody przez biskupa miejsca niezwiązanego z bractwem? Jeśli chodzi o egzorcyzmy, tak, bractwo posiada mnóstwo egzorcystów. Wielu księży bractwa posiada delegacje przełożonych do sprawowania egzorcyzmów. Za moich czasów wielu seminarzystów uczestniczyło w egzorcyzmach. Jest to rzecz, do której raczej jesteśmy przyzwyczajeni. Nawet jeśli ksiądz takiej delegacji nie ma, to przeważnie brał udział w egzorcyzmach. Jak to działa? Nie otrzymujemy oczywiście delegacji od biskupa miejsca, otrzymujemy tylko i wyłącznie delegacje od naszych przełożonych,
która, zapewniam, że działa i nasi egzorcyści stale wypędzają złe duchy i wypędzają je na dobre. Może tym optymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.